Pamiętasz nasz zakład? 30 za pasem, a ja o twoim ślubie coś nie słyszę. Mam 30 lat. Mam się przejmować głupim zakładem z liceum? Tak. Z żadnym nie byłam dłużej niż 2 lata, to jest rekord. Co ja mam ze sobą zrobić? Ja zagrałam Annę, która jest dziennikarką, ale jest też taką licealną zmorą życia głównej bohaterki. Dziewczyny znały się w liceum i założyły się, że przed 30 wyjdą za mąż. Moja bohaterka ma to szczęście, że odnalazła tego jedynego, jak sądzi, i zaprasza Zosię, główną bohaterkę, na swój ślub. Zosia nie bardzo ma z kim pójść, nie ma narzeczonego, jest sama i chyba ta postać Anny dla niej jest takim impulsem, żeby zacząć szukać, żeby zacząć się zastanawiać, co poszło nie tak i czy rzeczywiście ona musi być z kimś, żeby być szczęśliwą. Ty coś brałaś? Przecież to jest genialny pomysł. Jak Tomek? Jest gejem. Może po prostu był dziwnie ubrany, teraz wszyscy tak chodzą. Polubiłam moją postać, bo jest wredna strasznie. Muszę powiedzieć, że z przyjemnością zagrałam tę postać, bo starałam się do niej włożyć takie wszystkie cechy, które mnie irytują w dziewczynach. Miałam taką okazję wyżyć się za wszystkie czasy, bo miałam okazję zagrać kogoś, kto jest złośliwy, kto ignoruje innych, a z drugiej strony strasznie pakuje się z bucierami w ich życie, kiedy ma na to ochotę. Ksawery to chyba wpadnie, jak cię zobaczy. Co ty masz na sobie? Coś musi być ze mną nie tak. Ważne, że Michał na stówę jest normalny. Widzisz ten palec? To jest moja broń. Pan wyjął mojego fifka z kręciołka? Wiele kobiet, a może chłopaków też, będzie się identyfikowało z naszymi bohaterkami, dlatego że myślę, że ten moment właśnie przed 30 czy około 30, to jest taki moment, kiedy człowiek zaczyna szukać siebie i przychodzi czas na różne podsumowania. Próbujemy jakoś się w tym wszystkim odnaleźć i pozbierać wszystko w jakąś sensowną całość. Myślę, że takiego filmu nie było jeszcze w Polsce, który by w prawdziwy sposób opowiadał o tych poszukiwaniach. Działamy dwufazowo, szukamy faceta na ślub i rozliczamy się z przeszłością. Cześć. Cześć, dziewczyno. Pójdź to tutaj bez ciebie. Ty to masz szczęście, strzelił ci piorun, miałeś narzeczonego geja, to się zapowiada bardzo ciekawie. Cześć, tu Ania Czartoryska-Niemczycka. Bardzo serdecznie zapraszam na film Facet niepotrzebny od zaraz. To w ogóle nie jest tak, jak ci się wydaje. Co chłopak, to gorszy.